Powietrze było ciepłe. Słońce świeciło. Zapowiadał się kolejny wspaniały letni dzień w Ponyville. Miasteczko tętniło życiem, co było szczególnie widoczne na głównym placu w centrum, gdzie kucyki gromadziły się, aby spotkać znajomych, zrobić zakupy w pobliskich straganach lub najzwyczajniej poplotkować. Każdy kucyk znajdował się w odpowiednim dla siebie miejscu i czymś się zajmował. Wszystkie z wyjątkiem Rainbow Dash. Jej miejsce było na niebie. Swobodnie przedzierała się przez powietrze, przyspieszając co chwilę i manewrując z ogromną gracją. Latała nad wierzchołkami drzew i ścigała się z wiatrem. Kilka razy przeleciała nad boiskiem ku uciesze dzieci. Wykonała jeszcze kilka akrobacji w powietrzu i w wielkim stylu wylądowała. Rainbow poczuła, że żyje. Nagle przypomniała sobie, że miała się spotkać z Pinkie Pie za 5 minut. Trenując nad nowymi sztuczkami, kompletnie zapomniała o spotkaniu. Miały się spotkać w Sugar Cube Corner o godzinie 15. Pinkie nie powiedziała, dlaczego i co będą robić, ale znając ją, to mogło być cokolwiek. Rainbow nie była pewna, czy naprawdę chciała iść. Była tak zaangażowana w swoje akrobacje, że przez chwilę pomyślała, że odpuści sobie sprawę z Pinkie i powróci do treningu. Jednak sumienie Dash nie dało za wygraną i wiedziała, że gdy złamie obietnicę, to jej przyjaciółka będzie smutna. Przemyślała to i mruknęła pod nosem. A co mi szkodzi? Kto wie? Może wytniemy komuś psikusa i będzie lepiej niż ostatnio. Po tych słowach ruszyła w stronę cukierni. Gdy weszła do sklepu, natychmiast przywitała ją pani domu, radośnie podskakując. Jej, jesteś tu, powiedział różowy kucyk. Czekałam cały dzień. Przepraszam, jeśli jestem trochę późno, Pinkie, odparła Rainbow. Przez moje popołudniowe ćwiczenia straciłam poczucie czasu. Pinkie zachichotała. Dobrze, już w porządku, odpowiedziała. Najważniejsze, że jesteś. Kilka minut spóźnienia nikomu nie zaszkodziło. Byłam tak podekscytowana, gdy rozmyślałam nad wszystkimi zabawnymi rzeczami, które mogłybyśmy robić, że nie mogłam przestać skakać, odkąd się obudziłam. Znaczy, prawie zapomniałam oddychać, bo byłam tak szczęśliwa. Dash zachichotała. Zawsze doceniała przyjaźń Pinkie, jak i jej radosny sposób życia, ale jej obfity entuzjazm ją momentami przerażał. Jednak była uprzejmia i uśmiechnięta co do przyjaciółki. Jeśli była tak podekscytowana, to na pewno szykowała coś wielkiego. Czy jesteś gotowa, by rozpocząć zabawę Rainbow Dash? Spytała Pinkie. Mam już wszystko przygotowane, dodała, podskakując tam i z powrotem. Dash wzięła głęboki oddech i odpowiedziała: Jasne, więc co zaplanowałaś? Zrobimy komuś dowcip? Mam już zaplanowane kilka dobrych psikusów. A może wymyśliłaś jakieś akrobacje i chcesz, abym je wykonała? A może... Robimy babeczki! Radośnie odkrzyknęła Pinkie. Pieczenie? Dash była nieco rozczarowana. Pinkie, wiesz, ja nie jestem dobrym piekarzem. Pamiętasz ostatni raz? Och nie, martw się, zapełniała ją przyjaciółka. Ja tylko potrzebuję twojej pomocy przy ich wytwarzaniu. Sama wykonam większość pracy. Dash pomyślała o tym przez chwilę i odpowiedziała: No dobrze, dobrze. Myślę, że jest okej. Do czego dokładnie potrzebujesz mnie? I to jest Rainbow Dash, którą uwielbiam, odparł różowy kucyk. Proszę bardzo, Pinkie wręczyła jej babeczkę. Dash była zaskoczona. Myślałam, że mam ci pomóc w ich pieczeniu. Będziesz pomagać, zapewniała ją Pinkie. Zrobiłam tą jedną dla ciebie, zanim tu trafiłaś. Czyli mam przetestować smak, czy coś w tym rodzaju? No tak, odpowiedziała Pinkie. Dash wzruszyła ramionami i włożyła wypiek do ust. Chwilę przeżuwała i połknęła go. Musiała przyznać, że babeczka była całkiem smaczna. Okej, co teraz? Zapytała. Teraz... Pinkie uśmiechnęła się. Teraz czas na drzemkę. Zaskoczona Dash, słysząc to, poczuła nagły zawrót głowy. Jej świat zawirował i sekundę później bezwładnie upadła na ziemię. Kiedy odzyskała przytomność, zobaczyła, że znalazła się w ciemnym pomieszczeniu. Starała się potrząsnąć głową, ale stwierdziła, że napięty pasek skórzany trzymał ją mocno w miejscu. Próbowała się poruszyć, ale szelki wokół klatki piersiowej i kończyn były przywiązane do pionowych desek. Jej nogi były rozłożone szeroko. Jedynymi nieskrępowanymi częściami ciała były jej skrzydła. Gdy Dash próbowała się wyrwać z więzów, Pinkie nieoczekiwanie pojawiła się przed jej oczami. Och, jak wspaniale, że już nie śpisz! Wykrzyknęła radośnie. No to teraz możemy zaczynać! Różowy kucyk odsunął się w ciemny kąt, aby po chwili pojawić się znowu. Tym razem popychając wózek przykryty tkaniną. Pinkie, co...
Co się dzieje? Spytała Dash. Nie mogę się ruszyć, dodała zmartwiona. No raczej, jesteś przecież dobrze związana, stwierdziła Pinki w ironiczny sposób, przewracając oczami. Dlatego nie możesz się ruszyć. Nie sądziłam, że trzeba ci to mówić. A dlaczego? Co się dzieje? Ja myślałam, że miałam ci pomóc piec babeczki. Przecież pomagasz, odpowiedziała Pinki. Widzisz, zabrakło mi specjalnego składnika, a ty pomożesz mi go pozyskać. Specjalny składnik? Co to za specjalny składnik? Och, Deasi, jesteś taka głupiutka. Oczy Dash powiększyły się, a jej twarz wykrzywiła ze strachu. Po chwili jednak zaczęła się śmiać. Masz mnie, Pinki. Przez chwilę naprawdę pomyślałam, że przerobisz mnie na nadzienie na babeczki. Muszę ci powiedzieć, że to był najlepszy dowcip, jaki zrobiłaś. Dobra, wygrałaś, jesteś najlepsza. Pinki w tym momencie zachichotała jeszcze głośniej. Och, dzięki, Dash. Ale nie zrobiłam jeszcze dziś żadnego żartu, więc nie mogę przyjąć twojej pochwały. Dash ponownie zaczęła walczyć z pasami, licząc, że się uwolni. Pinki, daj spokój, to nie jest śmieszne. To dlaczego się śmiejesz? Pinki chwyciła szmatkę i zdjęła ją z koszyka. Na tacy Rainbow dostrzegła różne ostre narzędzia medyczne oraz noże. Wszystkie były starannie zorganizowane i gotowe do działania. Obok zobaczyła również woreczek z lekarstwami i jeszcze kilka innych obiektów obok nich. Dash wpadła w panikę. Zaczęła nerwowo oddychać ze strachu. Jej umysł przestał ogarniać sytuację i próbował znaleźć powód dla zachowania różowego kucyka. Nie możesz mi tego zrobić, Pinki. Jestem twoją przyjaciółką. Wiem, że jesteś. I dlatego jestem tak szczęśliwa. Bo jesteś tu wraz ze mną. Będziemy razem cieszyć się twoimi ostatnimi chwilami. Tylko ja i ty. To stwierdzenie jeszcze mocniej przeraziło Rainbow Dash. Ale prędzej czy później kucyki będą się zastanawiać, gdzie jestem. Kiedy zobaczą, że chmury gromadzą się nad Ponyville, przyjdą mnie szukać. I wtedy odkryją, że to ty mnie porwałaś. Targana emocjami, Dash zaczęła płakać. Och, Dash, powiedziała spokojnie Pinki. Nie martw się. Jest przecież mnóstwo innych Pegazów, które mogą zadbać o pogodę. A poza tym? Nikt się nie dowie. Jak myślisz? Od jak dawna to robiłam? Światła nagle rozbłysły, oślepiając Rainbow. Kiedy tylko jej oczy przyzwyczaiły się do jasności, serce podeszło jej do gardła. Zaczęła miotać się z przerażenia. Co to ma być? Wykrzyknęła spanikowana, kiedy tylko zobaczyła resztę pomieszczenia. Pokój był urządzony w szalonym stylu Pinkie Pie. Kolorowe serpentyny suszonych wnętrzności tańczyły wokół sufitu. Jaskrawo pomalowane czaszki różnej wielkości zostały przyklejone do ścian. A narządy wysmarowane pastelami i wypełnione helem były przywiązane do oparć krzeseł. Dash zobaczyła, że stoły i krzesła zostały wykonane z kości i ciał ostatnich kucyków. Jakich? Mogła się tylko domyślać. O nie. Dash skuliła się, gdy zobaczyła, co leżało na jednym z tych makabrycznych stolików. Czaszki czterech małych źrebiąt. Ich oczy były zamknięte, jakby spały. A ich małe główki ozdobiały przerażające imprezowe czapeczki, wykonane z ich własnej skóry. Poznała jedną z nich. Była to Twist, jedna z koleżanek Apple Bloom. Oczy Dash błądziły tam i z powrotem. Dojrzała szyld wiszący nad sufitem. Był on wykonany ze skór kucyków, a napis „Życie to wieczne przyjęcie” był wypisany krwią. Uwagę przerażonej Rainbow przykuła teraz mała imprezowa czapeczka, która łaskotała ją po nosie. Spojrzała na stojącą przed nią Pinki. Różowy kucyk poza czapeczką miał na sobie sukienkę uszytą z wysuszonych fragmentów skór, a na każdym kawałku widniały urocze znaczki, należące do wielu kucyków, które znała. Na plecach powiewało 6 skrzydeł Pegazów, każde w innym kolorze. Gdy Pinki podskoczyła z wrażenia, naszyjnik z odciętych rogów jednorożców głośno zabrzęczał. Podoba ci się mój strój? Sama go zrobiłam. Zdesperowana i przerażona Dash spróbowała jeszcze raz dotrzeć do przyjaciółki. Pinki, proszę, wybacz mi, jeśli czymś cię obraziłam. Proszę, puść mnie. Obiecuję, że nikomu nie powiem. Obiecuję. Och, Dash, odpowiedziała Pinki przesłodkim głosem. Nie zrobiłaś nic złego.
Wiem, że nikomu nie powiesz. Po prostu przyszła na ciebie kolej. To nic osobistego. Rainbow Dash nie mogła przestać płakać. Próbowała zrozumieć, jak do tego doszło. Jakim cudem jej wesoła przyjaciółka stała się taka. Oj, nie bądź smutna, Dash. To cię rozweseli. Spójrz, przyniosłam ci przyjaciela. Znikąd Pinki wyciągnęła czaszkę pomalowaną na niebiesko i żółto. Była ona wielkości głowy kucyka, ale miała bardzo charakterystyczną cechę. Dziób. Dash zaczęła wariować. Czy to... Hej, Dash, chodźmy gdzieś razem. Te kucyki to takie lamy. Przygłupy. Powiedziała Pinki, naśladując głos Gildi. Następnie roześmiała się przerażająco. Złapałam ją, nim opuściła miasto. Pamiętasz, kiedy wyszłam z przyjęcia i nie było mnie około 20 minut? Niezbyt wiele czasu. Nie zdążyłam się dobrze zabawić, by poprzebywać z nią sam na sam. A ja tak nienawidzę czekać. Ale było warto. Jej smak zrekompensował wszystko. Pinki rozmarzyła się, po czym zaśmiała przeraźliwie. Oj, uwierz mi, Dash, to była prawdziwa kuźnia smaku. Gryfy smakują jak dwa zwierzęta naraz. To takie niesamowite. Wiem, że nie miała swojego szczęśliwego numerka jak ty i wszyscy inni z Ponyville, ale kiedybym miała kolejną szansę na spróbowanie gryfa? Nie mogłam przepuścić takiej okazji. W sumie to powinnam się zapytać, skąd pochodziła, abym mogła zdobyć więcej składników. Ale zapomniałam. I wiesz co, Dashi? Powiem ci, że była bardzo wojownicza. Bardzo długo się opierała. Ale wiesz przecież, że im dłuższy opór, tym lepsza zabawa, prawda? Było to dla mnie nowe doświadczenie. Mogłam pobawić się z kimś innym niż kucyk i próbować nowych rzeczy. Szkoda, że miała takie niewyparzone usta. Powiedziała tak wiele złych rzeczy, że musiałam odciąć jej język. Wiesz, jak nie cierpię wulgaryzmów. Wywołują same negatywne emocje. Deszcz nie miała nic do powiedzenia. Łukała i szlochała, a łzy spływały jej po polikach. To były takie piękne chwile, powiedziała z dumą Pinki, odkładając czaszkę na bok. Ale już wystarczy wspomnień. Zabawę czas zacząć! Podniosła skalpel i podeszła do Dash z prawej strony. Położyła całe ostrze nad jej uroczym znaczkiem i zatoczyła okrągłe cięcie wokół niego. Rainbow zawyła z bólu. Rozpaczliwie próbowała się uwolnić, ale bezskutecznie. Skórzane szelki dobrze ją trzymały. Kończąc nacięcie, Pinki chwyciła zakrzywiony nóż do skórek z podajnikiem. Wsunęła go pod skórę i sprawnym ruchem oddzieliła ją od mięśni. Dash ścisnęła zęby i ze łzami w oczach patrzyła, jak fragmenty jej skóry odklejają się od ciała. Pinki następnie przeniosła się na drugą stronę i powtórzyła czynność na lewym boku. Gdy skończyła, wzięła jej znaczek i stanęła przed przyjaciółką. Z uśmiechem na twarzy zaczęła nim machać, niczym pomponami. Dash tylko jęknęła, mrużąc załzawione w oczy. Czuła palący ból na udach, który nie chciał zniknąć. Pinki odłożyła skórę na dół. Wzięła rzeźnicki nóż i poszła za Rainbow Dash. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, ale polatam sobie trochę. Pinki zaśmiała się złowieszczo. Złapała lewe skrzydło i bawiła się nim przez chwilę. Następnie, rozciągając je, przyniosła swoje ostrze do jej podstawy. Momentalnie Dash zaczęła krzyczeć, rzucać się i przeklinać. Pinki przez te nadmierne ruchy nie mogło trafić w oznaczenia przy nasadzie skrzydeł. Próbowała trafić ponownie w znaki, ale chybiła i zrobiła ogromne cięcie na plecach Rainbow. Dash, przestań się ruszać, albo dalej nie będę trafiała. Wydyszała Pinki w stronę przyjaciółki, gdy ta wyła z bólu. Ponownie wzięła zamach i w końcu trafiła w cel. Uderzała raz za razem. Krew tryskała w każdą z możliwych stron, obryzgując wszystko dookoła. Wciąż jednak Pinki nie mogła odciąć skrzydła. W końcu zrozumiała dlaczego. Ostrze nie chciało przejść przez kość. Ups. Chyba się stępiło po ostatnim. Ale nie bój się. Nie bój się, Dashi. Zaraz znajdę coś lepszego. Dodała podekscytowana, wyrzucając nóż za siebie. Ostrze zrobiło mały piruet i wbiło się w blat. Płacząca Rainbow Dash usłyszała tylko odgłos otwierania i zamykania jakiejś metalowej puszki. Mam. Powiedz, Dash, czemu byłam taka głupia i nie używałam od razu piły, tylko męczyłam się z jakimś głupim nożem? Pinki przystawia swoje narzędzie do miejsca, które było już okalecone poprzednim narzędziem. Tym razem bez większego wysiłku przeszła przez kości i skórę. Gdy ostre metalowe zęby przecinały jej ciało, Dash czuła, że zaraz zwymiotuje. Patrzyła bezradnie, jak jej skrzydło przeleciało nad jej głową i wylądowało na stole. Pinki przeniosła się na następne i zaczęła je ciąć.
Dash nie walczyła już tym razem i po prostu płakała. Cięcie nagle ustało. Pinkie zatrzymała się w połowie. Skrzydło wisiało na płacie mięśnia. Hej, Dash, myśl szybko. Nim jednak zdołała cokolwiek powiedzieć, Pinkie pociągnęła za skrzydło tak mocno, jak tylko potrafiła. Kości pękły, ale fragmenty skóry trzymały się mocno. Przy kolejnym pociągnięciu skóra oderwała się wraz z kawałkiem mięsa od jej zadu. Nieoczekiwany uraz spowodował, że ciało Dash nie mogło już wytrzymać. Rainbow poczuła ciepło pomiędzy nogami i przy miednicy. Cały pokój wypełnił się jej głośnym krzykiem, który dla Pinkie brzmiał niczym przyjemna melodia. Nie mogąc już złapać oddechu, Dash straciła przytomność. Obudziła się jakąś chwilę później, z trudem łapiąc oddech. Smród moczu napełnia jej nozdrza. Jak przez mgłę widziała bardzo zdenerwowaną Pinkie Pie, która wyciągnęła wielką igłę, przez którą wstrzyknęła dawkę adrenaliny. Jak mogłaś? Czy nikt cię nie uczył manier? Tak bardzo niegrzecznie zasnąć, gdy ktoś zaprasza cię na wspólne spędzanie czasu. To tak, jakbym przyszła do twojego domu i od razu poszła spać. Dash, zawiodłaś mnie. Nie sądziłam, że jesteś taka... nudna. Prawie popsułaś całą zabawę. Pamiętasz, jak ci mówiłam, jak bardzo się cieszę, kiedy dowiedziałam się, że właśnie ty będziesz następna? Cieszyłam się, że ze mną będziesz przyjaciółko, ale nie! Musiałaś wszystko popsuć, ty samolubna klaczo! Pinkie zmrużyła groźnie oczy. Wiesz, myślałam, że jesteś twarda, kontynuowała swój wywód. Myślałam, że możesz poradzić sobie ze wszystkim. Naprawdę, Dashi. Jak ci nie wstyd? Młodzi od siebie wytrzymywali dłużej. Czy muszę cię niańczyć niczym małe dziecko? Dash była zbyt przerażona, by odpowiedzieć. Chcesz, abym zapamiętała cię jako wielkie, niezdarne dziecko? Pinkie przerwała, żeby złapać oddech. Rainbow zamrugała oczami i cicho płakała. Czuła palący ból na swoich bokach. I w dodatek czuła ogromny ból w jednej z nóg. Dash zobaczyła, że Pinkie żuje w oczach coś czerwonego. Widząc jej zdziwienie, Pinkie połknęła kęs i odpowiedziała. Co to? Cóż, kiedy spałaś, byłam trochę niecierpliwa i przygotowałam kilka próbek. Zrobiłam je z twojej nogi i muszę przyznać, że nie jesteś taka zła. Chcesz sobie skosztować? Nie czekając na odpowiedź, włożyła jej pasek mięsa do ust. Dash zakrztusiła się i natychmiast go wypluła. Pinkie podniosła kąsek z grymasem na twarzy. Jeśli nie chciałaś, mogłaś po prostu powiedzieć nie. Powiedziała, po czym zjadła wyrzucony, zabrudzony kawałek. Przecież zawsze smakowały ci moje babeczki. A nagle uważasz, że źle je przyrządzam? Pinkie sięgnęła po małą puszkę na tacy i zdjęła pokrywkę. Była wypełniona rozżarzonymi węglami, w których wbitych było kilka dużych gwoździ. Adrenalina zebrała się w żyłach Dash. Tęczowo grzywa ponownie wpadła w panikę. Pinkie podniosła puszkę i podeszła na lewą stronę Dash, trzymając młotek w ustach. Pinkie umieściła kolec gwoździa w miejscu pomiędzy nogą a kopytem Pegaza. Nie, Pinkie, nie! Młot spadł i gwóźdź przebił się przez skórę. Palący ból był nie do zniesienia. Dash ponownie go poczuła, gdy poderwała się, a jej skóra przy klamrach rozdarła się. Pinkie próbowała namierzyć jeszcze jeden, ale nie mogła znaleźć celu i zawarczała pod nosem, kiedy wyciągnęła znów młot i wzięła dziki zamach. Dash wybuchnęła płaczem i zaczęła błagać. Proszę, proszę przestań. Proszę, po prostu przestań. Pinkie przewróciła oczami. Odłożyła młot z powrotem na tacy i stanęła na wprost Rainbow. Wpatrywała się w zamyśleniu na załamanego Pegaza. Gilda nie płakała tyle, nawet kiedy w jej gardle znajdował się żyjący Paraspite. Pinkie myślała, co zrobić dalej. Po chwili wpadł jej do głowy genialny pomysł. Przekręciła kołem zębatym znajdującym się przy stole, do którego była przymocowana Dash i zmieniła jego pozycję tak, by Dash leżała na plecach. Przeniosła się do tylnych nóg Dashi, przynosząc ze sobą puszkę z gwoździami. Pinkie podniosła ponownie młot i wbiła wielki szpikulec w kopyto. Tęczowo grzywa krzyknęła ponownie, lecz Pinkie nie zareagowała i wbiła kolejny gwóźdź w drugie kopyto. Następnie przyniosła mały generator z wózeczka, na którym leżał cały jej ekwipunek. Przywiązała miedziane kable do gwoździ, po czym puściła oczko w stronę Dash. Przekręciła przełącznik. Ogromny ładunek elektryczny gwałtownie przeszył ciało Rainbow. Niebieski kucyk zareagował natychmiast, napinając wszystkie mięśnie. Jej biodra uniosły się, a oczy cofnęły. Prąd momentalnie ją sparaliżował. Nie mogła nic zrobić, ani powiedzieć. Czasem tylko zapiszczała z bólu, a jej oczy zalśniły łzami. Pinkie zachichotała i zatańczyła w miejscu. Po chwili bardziej zwiększyła napięcie i ciało Dash zaczęło wić się w konwulsjach, a jej pęcherz ponownie się opróżnił.
Po około 5 minutach Pinki postanowiła odciąć dopływ prądu. W pomieszczeniu było czuć zapach lekko przysmażonego futra i spalonego mięsa unoszącego się z kopyt. Pinki ustawiła z powrotem dasz w pozycji pionowej i próbowała przywrócić do przytomności bredzącego i śliniącego się kucyka. Dasz, o Dashi, obudź się! Wypowiedziała swoim słodkim głosikiem, którego była znana. Rainbow Dash po kilku minutach w końcu dała znak, że jest świadoma. Dobrze, Dash. Pora więc na ostatnią rundę. Pinki sięgnęła do torby medycznej i wyciągnęła dużą strzykawkę. Rainbow spojrzała na igłę, co Pinki uznała jako pytanie, do czego będzie użyta. To coś pozwoli zapomnieć ci o bólu i zabierze go od ciebie. Pinki stanęła za swoją niebieską przyjaciółką, wbiła igłę w dolną część kręgosłupa. Dash wzdrygnęła się. Stając ponownie przed twarzą swojej ofiary, stwierdziła radośnie. W ciągu kilku minut nie będziesz w stanie czuć czegokolwiek poniżej klatki piersiowej. Wtedy będziesz mogła podziwiać zbiory. Dash zaczęła łkać. Pinki... Tak? Chcę wrócić do domu. Tak, widzę twoją chęć powrotu. Czasem po prostu chcę się poddać i powiedzieć, skończyłam z tym bałaganem, a następnie iść do łóżka. Ale wiesz co? Nie można wzruszyć się ramionami i zrezygnować ze swoich obowiązków. Musisz zebrać je w sobie i stawić czoła wyzwaniom. To jedyny sposób, aby iść do przodu po ścieżce życia. Dash spuściła głowę i płakała. Mijały minuty, a lęk zaczął działać. W końcu ciało Pegaza od klatki piersiowej w dół było kompletnie odrętwiałe. Świadoma tego, Pinki podeszła do niej ze skalpelem. Spoglądając na Dash i uśmiechając w jej stronę, zrobiła długie, poziome cięcie po jej miednicy, tuż nad jej kroczem. Przesuwając się w górę jej ciała, zrobiła podobne cięcie pod żebrami. Jedno pionowe cięcie zostało zrobione w dół jej brzucha, łącząc w ten sposób dwa pierwsze cięcia. Wygląda na to, że udało mi się narysować ładną literkę I. Pinki zachichotała. Kilka zwinnych ruchów i wielkie fałdy skóry oraz mięśni były odchylone niczym wielkie, otwarte drzwi do domu. Na widok własnych organów i braku czucia Dashi zaczęła oddychać jeszcze intensywniej. Pinki jednym cięciem otworzyła brzuch i chwyciła jelito grube, oddzielając je od reszty przewodu pokarmowego i tworząc wgłębienie. Pinki nabrała humoru. Znów była w nastroju do żartów. W przeciwieństwie do Dash, która coraz słabsza z nowego źródła utraty krwi, próbowała odciąć się od tego aktu komediowego. Pinki bawił ten widok. Spójrz na mnie, jestem Rarity! Powiedziała ze śmiechem, zawijając jelito wokół szyi, rozbryzgując krew we wszystkich kierunkach. A to jest mój nowy szal. Czyż nie jest stylowy? Sięgając ponownie do wnętrza swojej przyjaciółki, Pinki cięła mniejsze jelita i wrzucała je do miski, wyciągając nadmiar jedzenia. Pinki włożyła między zęby lekki, podłużny organ. Zaczęła nim poruszać w te i we w te. Wiesz, dentyści mówią, że trzeba użyć nici codziennie. Dash? Rainbow Dash była już lekko świadoma tego, co się dzieje. Szok powodował, że zaczęła tracić przytomność. Rozczarowana, Pinki ponownie zanurkowała do wnętrzności, wykonując kolejne rutynowe czynności. Dashi, nie opuszczaj mnie jeszcze! Powiedziała, po czym zaczęła wyciągać resztę narządów, zatrzymując się przy każdej z nich. Wiem, że dla ciebie to może wyglądać nieprzyjemnie, ale uwierz mi, wewnątrz jest bardzo ciekawie i można tu znaleźć tyle fajnych rzeczy. Zgadnij, co zdobyłam z żołądka. Włożyła odcięte organy do wiadra, zostawiając żołądek dla pokazu. O, zobacz, dudy! Włożyła koniec przełyku do ust, a żołądek umieściła pod pachą. Gwałtownym ruchem ścisnęła organ i struga kwasu opryskała jej język. Fuj! O, proszę! Jest twoja babeczka, którą ci wcześniej dałam? Dash nie słuchała swojego kata. Minutę temu już straciła przytomność. Pinki czuła się tym faktem zawiedzona. Dlatego po raz ostatni potraktowała swoją ofiarę kolejną dawką adrenaliny. Dash ocknęła się. Jej serce waliło niczym młot. Ciepła krew strumieniami wypływała coraz szybciej przez ranę w klatce piersiowej. Pinki była pewna, że nie pożyje już długo. Kwestia sekund. Najwyżej minuty. Umieściła Dash na plecach i usiadła jej na klatce piersiowej, mając skalpel w przygotowaniu. Wiesz, Rainbow Dash? Jestem rozczarowana. Myślałam, że wytrzymasz dłużej. Naprawdę chciałam spędzić więcej czasu z tobą, zanim tu trafiłaś. Ale myślę, że to moja wina. Powinnam zabrać się do tego trochę wolniej. Cóż, będę ostrożniejsza przy następnym numerku. Miło było cię znać, Dashi. Ostrze zanurzyło się w niebieskim gardle i powędrowało aż do podbródka, wracając w dół. Krążyło wokół jej szyi,
Ostatnią rzeczą, którą Dash poczuła, to odcięcie jej skóry od czaszki oraz metal skrobiący o jej zęby. Potem odeszła. Pinkie Pie spoglądała w lustro. Zrobiła kawał dobrej roboty. Zdołała nawet zostawić powieki. Mrugnęła, a martwa Dash odpowiedziała jej własnym mrugnięciem. Pinkie uśmiechnęła się, ale w głębi siebie wciąż była smutna, że jej koleżanki teraz już nie ma. Trwało to tylko 50 minut. Nie tak długo, jak chciała. Spojrzała na zwłoki, które wisiały na środku pokoju. Ostatnie, co zrobiła, to odprowadziła płyny na patelnię. Tak, nie było więcej Rainbow Dash. Została wymazana z życia. Pinkie przechyliła głowę. Zwróciła uwagę na fakt, że tak naprawdę nie było zbyt wiele szkód na zwłokach. Szczerze mówiąc, zaczęła myśleć na głos. A gdyby tak? Idea eksplodowała w jej głowie. Była dobra w szyciu. Miała wszystkie elementy. Wszystko, co miała zrobić, żeby umieścić ją z powrotem. Tak, tylko trochę farszu. I miałaby Rainbow Dash na zawsze. Możliwe, że zrobi to dla wszystkich swoich przyjaciół, gdy nadejdzie ich czas. Była tak podekscytowana, że podskoczyła do ciała, trzymając swój zestaw do szycia, by móc zacząć naprawiać Pegaza. Babeczki mogą poczekać. Pinkie miała przyjaciółkę do zrobienia. Silver Spoon nagle się obudziła. Poczuła, że nie mogła się ruszyć. Nie wiedziała, gdzie była i zaczęła panikować. Miała już krzyczeć, gdy zobaczyła znajomego różowego kucyka z cukierni, Pinkie Pie. Cześć! Gdzie jestem? Co się dzieje? Widzisz, teraz twój numer się pojawił i muszę zrobić babeczki. Co to znaczy? O czym ty mówisz? Och, to nic takiego, kochana. Gdybym była tobą, nie martwiłabym się. To potrwa tylko chwileczkę. Podeszła do dziewczyny, mając skalpel w pogotowiu, gdy cichy głosik zawołał tył. Panno Pinkie, co robisz? Zatrzymała się i spojrzała na April Bloom. Żółty kucyk podszedł do niej z gniewnym wyrazem twarzy. Silver Spoon zaczęła czuć się bezpiecznie. Ach, nie mogę uwierzyć, że to robisz. Powiedziałaś, że ten jeden będzie mój. Skrępowana klacza nagle zebladła. Ups. No tak, przepraszam za to. Bąknęła Pinkie, ustępując jej miejsce. Zapomniałam się, proszę bardzo. Przykazała ostrze młodszej siostrze Applejack. April Bloom wspięła się na stół i stanęła nad swoją ofiarą. Silver Spoon próbowała walczyć, ale bezskutecznie. Wpatrywała się w strachu na swoją koleżankę ze szkoły, a raczej na jej fartuch. Różowy fartuch z błyszczącą tiarą. Silver Spoon zaczęła płakać. April Bloom uśmiechnęła się szyderczo. Hej, Silver Spoon! Zgadnij, kto teraz będzie pustym dziwolągiem bez znaczka.